Jak uczyć dziecko języka obcego? Tune quesieris, stirene fas, quem mihi quem tibi, finem di dederint, leucone. Nec Babylonios temptaris numeros, dum loquimur, fugerit in vida etas, carpe diem. Quam minimum? Credula postero. Bon alors, il y a quelqu'un qui comprend le latin peut-être. La poésie d'Horace, comprenez un peu? Bon, il y en a qui trouvent que la langue latine c'est une langue morte. Moi, je ne suis pas tout à fait d'accord parce que, bon, le latin a évolué en 5 langues vivantes, comme l'espagnol, l'italien, le portugais, le roumain et le français bien sûr. Bon alors, oui, je sais bien, en polonais maintenant. Allez, on y va, polonais. No to, po polsku. Jak się Państwo słuchało języków obcych? Z nauką języków obcych wiąże się pewna moja rodzinna anegdota. W zasadzie jest to wydarzenie, jest to fakt, nie tyle anegdota. Kiedy moje dziecko skończyło lat 18-19, postanowiłam, jak to dobra mama, wiecie co, wysłać dziecko do jakiejś takiej fizycznej pracy, żeby poznało wartość pieniądza, żeby doceniło to, co ma, żeby nauczyło się szanować, cenić, tak? Wszystkie rzeczy, przedmioty, wszystkie wyjazdy, cały ten luksus, tak, który zapewniliśmy jej, tak, no naprawdę, jest to takie ważne. Uważam, że tak powinno być. Pomysł był taki, że będzie pracowała w hotelu za granicą, w Lipsku. Wiecie, praca w hotelu to nie jest wcale lekka praca. Trzeba te, wiecie, tam się naszorować tych parkietów, podłóg, tych okien namyć, tej pościeli nazmieniać. A może na zmywak ją dadzą, te gary szorować wszystkie. Jezus Maria, o to chodziło, o to właśnie chodziło. Tak, żeby poznała po prostu ciężką fizyczną pracę, żeby się spociła, zmęczyła, żeby doceniła. No. Dzwoni do mnie pierwszego dnia. Pod koniec mówi, mamuś, mamuś, ty sobie wyobraź, przyszedł pan menadżer i zadał nam pytanie po niemiecku. Ja odpowiedziałam, po niemiecku mu odpowiedziałam. I on zaczął ze mną rozmawiać, potem zapytał, czy ja tak dobrze znam niemiecki. Powiedziałam, że no, niemiecki znam dobrze, ale tak naprawdę to ja dużo lepiej mówię po angielsku. Znasz angielski? No tak, no oczywiście, że znam. I jeszcze jakiś język znasz? No tak, jeszcze mówię po francusku. Moja droga. Ja ci tu absolutnie zmieniam umowę, zmieniam ci stawkę, będziesz moją asystentką, będziesz obsługiwała moich kluczowych klientów zagranicznych. Nikt tak jak ty w tym hotelu nie radzi sobie w tylu językach. Mamuś, ty wiesz, co ja będę teraz zarabiała? Gratuluję ci, córciu, bardzo serdecznie ci gratuluję. Odłożyłam słuchawkę i myślę sobie tak. O kurka. I gdzie ja popełniłam błąd? Taka historia. Słuchajcie, jeżeli chcecie popełniać takie błędy jak ja, to posłuchajcie tego, co mam wam do powiedzenia teraz odnośnie nauki języków obcych. Ja wiem, jak to wygląda u was w domach, bardzo dobrze wiem. Wygląda to tak, Kalina, angielski. No zaraz, Kalina, to jest bardzo ważna rzecz. Posłuchaj, angielski to jest w ogóle podstawa. Bez angielskiego ty nie będziesz miała pracy później dobrej. Kalina ma 7 lat. No, za chwilę. Kalina, tatuś nie po to płaci za prywatne lekcje, żebyś ty teraz nie chciała się uczyć słówek. Jest zadanie, musimy się nauczyć słówek na następną lekcję. To naprawdę nie będzie okej i to jest nie fair i to jest nieodpowiedzialne, jeżeli pani się stara, a ty nawet zadania nie odrobisz, nie nauczysz się tych kilku słówek, bo możesz, bo stać się na to, ty jesteś mądra dziewczynka. No ale... Kalina, ja już nie mam do ciebie siły. Bo inaczej, zobaczysz, nie starczy nam czasu ani na bajkę, ani na rower, ani na nic, byś się uczyła cały wieczór. Ale nie, o nie, o nie, o nie, o nie. Ja tak nie będę z tobą pracował, w tej chwili masz szlaban, do końca tygodnia na komputer, proszę bardzo. Już, już ucz się. No jeżeli tak to wygląda u was w domach, to powiem wam tak, wy mojego błędu nie popełnicie. Nie ma szans. Jeżeli chcecie, żeby wasze dziecko z przyjemnością uczyło się języków obcych, to powiem wam, jak to zrobić. Nie mów do dziecka, będziemy się uczyć. Dzieci lubią się bawić, nie lubią się uczyć, nie lubią obowiązków, nie lubią zadań, wolą się bawić. Powiedz na przykład, będziemy bawić się w piłkę.
A ja Ci za chwilę wytłumaczę, jak to zrobić. Nauka języka obcego jest powiązana, tak jak nauka w ogóle innych rzeczy, jest powiązana z ruchem. Dzieci o wiele lepiej uczą się w ruchu, kiedy robią coś przyjemnego. Można uczyć się, wykorzystując naturalną skłonność dzieci do poruszania się oraz wykorzystując ich zainteresowanie światem. Pamiętaj, po pierwsze, nie mów uczymy się języka, nie mów uczymy się słówek, bo daleko nie zajedziesz. Kiedy uczysz się z dzieckiem, odłóż telefon. Daj swoją obecność w 100%. Naprawdę nikt nie lubi być traktowany tak, wiesz, po łebkach. Dziecko też nie. Kolejna rzecz. Nie strofuj dziecka i nie poprawiaj każdego błędu. To jest naprawdę bardzo frustrujące i bardzo demotywujące, kiedy dziecko się stara, a drobny błąd jest natychmiast wypominany. Pozwól mu złapać pewną płynność, ono się przecież poprawi za moment, poprawi się w trakcie, poprawi się następnym razem. Nie poprawiaj, nie zwracaj uwagi na każdy błąd. To nie ma żadnego sensu. Zaproś koleżankę albo kolegę z klasy. We dwóch czy w trzech nauka jest dużo przyjemniejsza i fajniejsza. I kolejna rzecz. Śmiej się jak najwięcej. Nauka języka obcego jest niesamowitą przyjemnością, tak? Kreuj pozytywne emocje i pozytywną aurę wokół nauki języka obcego. Oto kilka propozycji zabaw, które możesz wykorzystać do nauki. Pierwsza moja propozycja. Pamiętaj, że te propozycje są tylko i wyłącznie moje. Lista jest nieograniczona. Jedynie Twoja wyobraźnia może ograniczyć listę zabaw, którymi możesz się bawić z dzieckiem w czasie nauki języka obcego. Zabawa w naleśnik. Zawijasz dziecko w koc. Głowa zostaje na wierzchu. Zawijasz w rulon, tak jak naleśnika. Odwijasz dziecko takim dość mocnym ruchem. Dziecko się turla. Posłuchaj, w czasie tej zabawy zapodajesz mu słówka rozmaite. Jest to niesamowicie kreatywne, niesamowicie fajne. Temat jest opatentowany, wchodzą w ten sposób modlitwy do nauki przed komunią, wchodzą w ten sposób słówka z języka obcego, wchodzi w ten sposób nawet tabliczka mnożenia. Naprawdę naleśnik Ci gorąco polecam. Kolejna zabawa. Zabawa w rzucanie piłką. Rzucacie sobie piłką, na jeden rzut mówisz jakieś słówko po polsku, Kalina Tobie odpowiada po angielsku albo na odwrót. Po prostu sobie rzucacie i jakieś słowo, jakieś słowo. Słuchajcie, to jest zupełnie inna forma nauki, tak? Można sobie rzucać bardziej w prawo, bardziej w lewo, bardziej w górę, ale przy okazji trzeba myśleć i kombinować, o jakie słowo tato zapytał, nie? I to jest fajne. Jak jedziecie samochodem, możecie wykorzystać czas jazdy samochodem też na naukę słówek. Na przykład jedziecie sobie we trójkę. Mama, tato, córka. Pobawcie się w takiego węża. Mama mówi jakieś słowo, jest kolej córki. Córka musi odpowiedzieć, jak to słowo brzmi po angielsku. Jak odpowiedziała dobrze, ona wymyśla słowo i idzie na tatę. Jeżeli nie odpowiedziała dobrze, to kolejna osoba przejmuje pałeczkę i to ona wymyśla słowo, które trzeba powiedzieć po angielsku. Taki wąż. Można się bawić mówiąc słowo po polsku i osoba ma zadane odpowiedzieć po angielsku, albo w drugą stronę. Czyli mówimy słowo angielskie i jak to słowo brzmi po polsku. Fantastyczna rzecz, uprzyjemniamy sobie czas, to jest przyjemne i bardzo efektywne i potrzebne, tak? Więc jadąc samochodem również możecie fajnie wykorzystać ten czas. Kiedy dziecko jest w domu i bawi się, układa puzzle, układa klocki, coś tam sobie robi, bawi się kucykami czy tam czymś innym, wykorzystaj ten czas i puść nagrania po angielsku. Jeżeli rzeczywiście jest ktoś, nauczyciel, czy to prywatny, czy to po prostu nauczyciel w szkole, to bardzo często oni dysponują takimi materiałami edukacyjnymi, które po prostu możesz puścić wtedy, kiedy dziecko jest zajęte zupełnie czym innym. To nie jest tak, że żeby się uczyć, dziecko musi siedzieć grzecznie przy biureczku, rączki ładnie na biurku, biureczko wysprzątane, eleganckie i proszę bardzo, uczymy się. Wtedy wchodzi najmniej. Naprawdę ono jest zajęte czymś innym, ale mózg będzie łapał to, co jest na MP3, czy jak to tam zapodasz, tak? Więc dźwięk mózg będzie rejestrował i nawet nie wiadomo jak, nie wiadomo w jaki sposób ta nauka wejdzie. To jest bardzo ważne. Wykorzystaj. Potęga słuchania, ale nie samo słuchanie. Dziecko musi być zajęte czymś. Innym sposobem jest huśtawka. Ja uwielbiałam huśtać moją córkę, uwielbiałam tą metodę,
ponieważ dziecko sobie siedzi na huśtawce, a my huśtamy. Dziecko oczywiście bardzo chce, żebyśmy wykonywali ten ruch. No, ale za ten ruch trzeba zapłacić czym? Jak odpowie dobrze na pytanie o słówko, no to jest huśtana, a jak nie, no to po prostu nie ma huśtania, nie? No i trzeba zrobić coś, żeby teraz wyszło dalej. Albo sobie przypomni, albo zmieniamy słówko, tak? Żeby była zabawa, żeby była radocha, tak? Więc, na huśtawce również moja córka nauczyła się tabliczki mnożenia. Posłuchajcie, no rewelacyjna metoda, naprawdę polecam. Kiedy jedziecie na rowerze obok siebie, również jest fajna forma ruchu i też fajnie można wykorzystać coś takiego. Słuchaj, od tego drzewa do tamtego budynku będziemy mówić po angielsku. Być może są to już proste zdania, które możesz mówić do dziecka, być może są to jakieś pojedyncze słówka, ale na rowerze inaczej się przyjmuje, inaczej się uczy, niż siedząc za biurkiem. Wykorzystaj czas jazdy na rowerze, tylko to nie może być cały rower, to musi być stąd do tamtego miejsca. Oczywiście trasę planuj tak, żeby parę razy objechać ten odcinek, ale ta metoda również się fantastycznie sprawdza. Jak weźmiesz jeszcze inne dzieci, to zobaczysz, że dzieciaki się przekrzykują i dzieciaki bardzo chcą się w to bawić. Może tak być, być może ta metoda Ci się spodoba. Kiedy jesteście w mieście, możesz wykorzystać ten czas do liczenia na przykład płyt chodnikowych po angielsku, do liczenia budynków po angielsku. Możesz wykorzystać również do nazywania po angielsku, czy też w innym języku, to, co widzicie. Na ulicy spotkasz psa, kota, samochód, sklep mięsny, drzewo, fontannę. Miasto jest niesamowitym dawcą jak gdyby pomysłów i będąc tylko w mieście możesz niesamowicie dużo rzeczy wykorzystać, nazywając je po prostu po angielsku. To jest dużo efektywniejsze niż po prostu puste wkuwanie słówek. Pewnie nie każde słowo da się zobrazować, nie każde słowo jest w mieście, ale mówię tylko o tym, co możesz zrobić będąc w mieście. Oprócz tego możesz dokleić do słówka jakieś inne, którego nie można zobrazować przedmiotem. Wykorzystaj tę metodę. Kolejną fajną metodą jest uczenie się podczas skakania na skakance. Ja akurat jestem taką osobą, która bardzo chętnie skaka sobie na skakance razem z moją córką, ale Ty nie musisz tego robić. Wystarczy, że dziecko Twoje skacze i skacząc po prostu bawicie się w język. Ona sobie skacze, czy też on sobie skacze, a Ty zapodajesz tam po kolei jakieś słóweczka, i ona nie dość, że musi skupić się na dobrym przeskoczeniu, to jeszcze musi mózgiem pomyśleć, jak tu Ci dobrze odpowiedzieć. Bardzo się sprawdza ta metoda. Skakanka czy inna forma aktywności, którą oczywiście dziecko lubi. Najważniejsza zasada, nauka języka obcego ma być przyjemnością i dla Ciebie, i dla dziecka. Tak naprawdę radość, która płynie z tego, że porozumiewasz się w kilku językach, jest niesamowita. Ja dzisiaj patrzę na to moje dziecko, które jest dzisiaj dorosłą osobą. Ona nie ma żadnych blokad, żadnych barier. Dla niej nauka kolejnych zwrotów w jakimś kolejnym języku nie stanowi najmniejszego problemu. Ona się komunikuje z ludźmi z różnych krajów, w różnych językach. Naprawdę, znając trzy języki dobrze, na dobrym poziomie, każdy kolejny język nie stanowi kłopotu. Nie ma bariery, komunikuje się zarówno na gruncie prywatnym, jak i zawodowym. Życzę Wam takich sukcesów, jakie ja odniosłam, ucząc moją córkę języków obcych. W zasadzie nie ucząc, motywując, w zasadzie pokazując jej tylko najlepszą stronę znajomości języków obcych. Niech ta radość będzie również Waszym udziałem. Postaw mi lajka, jeżeli podobał Ci się materiał. Udostępnij, jeżeli uważasz, że może pomóc innym. Pozdrawiam Cię serdecznie.